Miasto podpisało umowę z inżynierem kontraktu zagospodarowania brzegów Jeziora Krzywego. Firma GrondMe Polska będzie nadzorowała realizację tej inwestycji. Rozpoczynamy praktycznie cały proces inwestycyjny, budowę, realizację projektu, który się nazywa budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym. W ramach projektu wybudowane zostaną trakty spacerowe i ścieżki rowerowe, a także bogata infrastruktura sportowa. Powstanie 10 obiektów, między innymi wypożyczalnie, między innymi obiekty sportowe typu zadaszone boiska. Powstaną również boiska do piłki siatkowej, plażowej, powstaną boiska do squasha. Tak duży projekt wymaga wysokich nakładów pieniężnych. Wartość tego projektu jest to 70 milionów złotych brutto. Środki, które pozyskaliśmy, to są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Warmii i Mazur, a więc również unijne, 25 milionów złotych. To są również środki z budżetu miasta. W ramach tego projektu... Dla miasta ta inwestycja ma bardzo duże znaczenie. Myślę, że do tej pory nie w pełni mogliśmy korzystać z tego, co oferuje nam sama natura tutaj w mieście, natomiast po tej inwestycji zwiększy się to w sposób niebywały. Jeżeli warunki pogodowe dopiszą, to prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Na razie miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę robót. 6 listopada zostaną otwarte oferty złożone przez potencjalnych wykonawców. Wybierzemy tego jednego, jedynego, według nas najlepszego. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2014 roku. Jak do tej pory?